Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa w polskim punkcie widzenia i w nowym studiu. Mam nadzieję, że nowa scenografia pomoże Państwu w lepszym, jeszcze w lepszym odbiorze naszego programu. A naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Witam Panie Premierze, Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Panie Premierze, czy wokół Trybunału Konstytucyjnego powinien być zawiązany jakiś kompromis, który by tę sytuację ustabilizował, rozwiązał te problemy, które narastają od kilku miesięcy? No, z całą pewnością jakiś kompromis by się przydał, ale na razie nie ma żadnej woli kompromisu. Najwyraźniej widać, że opozycja, w każdym razie większość opozycji, dąży do konfrontacji, dąży do zaostrzenia sytuacji w Polsce i traktuje to jako znakomity pretekst do tego, żeby tą konfrontację zaostrzać. Przy czym, jeśli mowa o kompromisie, to trzeba o jednym pamiętać, że to musi być kompromis w oparciu o konstytucję, o prawo. Więc na przykład tego rodzaju postulat, który dzisiaj jest formułowany jako ogłoszenie stanowiska pewnej grupy sędziów Trybunału Konstytucyjnego jako orzeczenia, no jest niemożliwy. My po prostu nie możemy, znaczy władza, rząd nie może wbrew prawu, wbrew konstytucji czegoś takiego uczynić. Trybunał Konstytucyjny, decydując się na to, że rozpatrzy sprawę bezpośrednio w oparciu o konstytucję, znaczy bez stosowania ustawy, która została odpowiednio uchwalona i ogłoszona, konstytucję złamał. Złamał artykuł 7 Konstytucji, artykuł 8 ustęp 2 Konstytucji i w końcu artykuł 197 Konstytucji. No mówiąc najkrócej, Konstytucja nakazuje każdemu organowi władzy, a więc także Trybunałowi Konstytucyjnemu, działać na podstawie prawa. Artykuł 8 ustęp 2 nakazuje, by w sytuacjach, gdy Konstytucja to przewiduje, działać na podstawie ustawy wskazanej przez Konstytucję, do której uchwalenia zobowiązuje Konstytucja. Artykuł 197 właśnie nakazuje uchwalenie ustawy, która będzie regulowała procedurę i organizację Trybunału Konstytucyjnego. I taka uchwała, ustawa obowiązuje, ona została uchwalone do niej poprawki i Trybunał mógł je rozpatrzyć, ale w trybie przewidzianym przez tą ustawę. To nie było niemożliwe. Gdyby Trybunał zamiast działać tak, jak działał, tutaj przede wszystkim chodzi o prezesa Trybunału, zamiast paraliżować Trybunał, bezprawnie nie dopuszczać trzech sędziów, gdyby działał normalnie i zaczął, no, powiedzmy sobie, bardziej intensywnie pracować, to gdzieś na początku czerwca, czy może gdzieś w ciągu czerwca, najdalej na początku lipca, ta ustawa mogłaby być rozpatrzona zgodnie z procedurą. Panie premierze, właśnie procedura, ustawa przewidywała, że ustawy, wszystkie, które wpływają do Trybunału, powinny być rozpatrywane według kolejności wpływu. Tutaj tej zasady nie zastosował prezes. Czy to była jakaś prowokacja ze strony prezesa Rzeplińskiego, że w tym terminie dał na wokandę ustawę o Trybunale Konstytucyjnym z grudnia? Prowokacją było to, że z góry tą ustawę odrzucił, bo to nie tylko nie zastosowano terminu, nie zastosowano kolejności. Nie zastosowano w ogóle przepisów tej ustawy, uznano, że jakby jej nie ma, że ona jest non est. No, Trybunał nie ma do tego żadnej podstawy prawnej. To było na zasadzie, która przyznaje Trybunałowi prawo do łamania Konstytucji. No, Trybunał takiego prawa nie ma i to jest oczywiste. I ponieważ to jest działanie na pierwszy rzut oka, czyli prima facie, jak to się mówi, wśród prawników sprzeczne z prawem, sprzeczne z konstytucją, to pani premier no, nie mogła tego przyjąć i nie mogła tego opublikować, bo byłoby to złamanie konstytucji, byłoby to wręcz przestępstwo. I w związku z tym ta sprawa nie podlega żadnemu kompromisowi. No, my możemy na przykład wziąć pod uwagę, że przy przyjęciu przez Trybunał Konstytucyjny obowiązywania tej ustawy, czyli jakby wycofania się z tego, co zrobił, a co nie ma żadnej mocy prawnej, my pozwolimy poprzez odpowiednią poprawkę ustawę z artykułu 197 Konstytucji rozpatrzyć poza kolejnością i w krótszym, dużo krótszym terminie, ale ustawa musi obowiązywać. No i oczywiście musi obowiązywać 15-osobowy skład,
Trybunału i najmniej 13 sędziów musi z tym uczestniczyć. Tego rodzaju kompromis jest możliwy, ale to jest tak, że w gruncie rzeczy to jest granica, bo wszystkie inne działania, które były podjęte, począwszy od tej nieszczęsnej poprawki z czerwca roku zeszłego, 2015, i później można powiedzieć kontrdziałania podjęte przez nas, były albo najpierw działaniami tymi też czerwca intencjonalnymi, pokazującymi, że chce się traktować Trybunał Konstytucyjny jako no, swego rodzaju organizację czy sąd partyjny. Chodziło o to, żeby utwierdzić sytuację, w której tylko jedna strona w gruncie rzeczy powołuje sędziów Trybunału i oni mają przewagę do końca tej kadencji, która zaczęła się przed kilkoma miesiącami, a nasze działania z kolei były w pełni uprawnionym i niepodważonym na przykład także przez Komisję Wenecką kontrdziałaniem zmierzającym do tego, żeby prawo zaczęło działać i żeby Trybunał mógł wykonywać swoje zadania zgodnie ze swoim przeznaczeniem, bo żeby było jasne, my nie kwestionujemy w żadnym wypadku, że Trybunał jest potrzebny. Wiemy, że on w wielu wypadkach będzie jakieś ustawy podważał, czy ich części będzie podważał. Bierzemy to jako no, jakby element naszego państwa życia publicznego, tak. Państwa demokratycznego. Nikt tego nie kwestionuje. Natomiast to nie może być tak, że to jest organ jednej partii. I to do tego partii, która przegrała wybory. Zresztą to nie może być oczywiście także organ partii, która wygrała wybory. I dlatego my z góry mówimy, że my nie będziemy w przeciwieństwie do naszych politycznych przeciwników dążyć do tego, żeby mieć przewagę liczebną w Trybunale. Bo oni się nie liczyli żadnymi parytetami, które na przykład w Niemczech obowiązują na tej zasadzie. To jest zwyczaj, to nie jest prawo, że się raz wybiera socjaldemokrację, raz z chadecji, raz socjaldemokrację, raz z chadecji. W ten sposób jest pewna równowaga. Oni tego nie stosowali. My jesteśmy gotowi przyjąć, że opozycja nawet będzie miała przewagę. No, oczywiście mówię to w pełnej przenośni, bo ci sędziowie nie powinni działać w zgodzie z dyrektywami politycznymi i jestem przekonany, że wielu z nich w zgodzie z dyrektywami politycznymi nie działa, ale no niestety są tacy, którzy wyraźnie działają. Panie premierze, ale jak osiągnąć ten kompromis? Nie ma woli do zawarcia tego kompromisu. Dzisiaj chociażby opozycja wielokrotnie podkreślała, że początkiem prac nad kompromisem jest opublikowanie tego orzeczenia Trybunału z 9 marca. To zresztą jest zalecenie Komisji Weneckiej. Do Sejmu skierowała premier Beata Szydło projekt opinii. Ma powstać zespół ekspertów. Czym by się ten zespół ekspertów miał zajmować? To już jest nie projekt opinii, tylko opinia. Tak, oczywiście. Oceną tej opinii, bo ona w pewnych elementach, choćby w tym zaleceniu, żeby to opublikować, jest po prostu całkowicie sprzeczna z polską konstytucją. No, nie można tego brać pod uwagę. To jest w ogóle są opinia doradcza, ona nie ma żadnego wiążącego charakteru. Natomiast w tych momentach, gdzie jest wyraźnie sprzeczna z polską konstytucją, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Tutaj żadnego kompromisu być nie może. Natomiast ta komisja ekspertów ma rozważyć tą komisję z dobrą wolą, ale też to przy przyjęciu tej zasady, że w Polsce najwyższym prawem jest konstytucja, to jest artykuł 8 konstytucji, i ma także rozważyć różnego rodzaju konteksty tej sytuacji, bo niestety takie konteksty powstały. Takim kontekstem jest przede wszystkim nacisk zewnętrzny w tej sprawie. No, my chcemy być państwem suwerennym i musimy być państwem suwerennym i w związku z tym, ponieważ doszło do poważnych nacisków z różnych zupełnie stron, w naszym przekonaniu całkowicie bezprawnych, no w związku z tym to też musi być brane przy podejmowaniu decyzji przez Sejm pod uwagę jako no, czynnik istotny, bo Polska musi zachować suwerenność, musi zachować godność. Ale jesteśmy gotowi, tak mi się przynajmniej wydaje, bo mówię tutaj w tym momencie we własnym imieniu, ale rozważać te wszystkie zalecenia komisji, no, które są, można powiedzieć, do rozważenia. No, bo my nie twierdzimy, że ta ustawa nie może być w żaden sposób zmodyfikowana. Ona może być zmodyfikowana, tylko najpierw trzeba rozważyć wszelkie aspekty tej sprawy, a następnie przekazać ten wniosek ostateczny do Sejmu, który podejmie już działania o charakterze legislacyjnym. Na pewno w związku z tym, że Komisja Wenecka jest
organem społecznym, ale składającym się z przedstawicieli innych nacji, no, innych państw. Bo jest tam też i pani Suchocka, ale ona nie brała udziału w tym, w tych rozważaniach. Taka zasada to jest. W związku z tym my byśmy chcieli się zwrócić także do innych ekspertów zagranicznych, bo to nie jest tak, że w tej sprawie są jednolite opinie. No, oczywiście zwrócimy się także do ekspertów, którzy nie będą wchodzili do skład komisji polskiej, żeby różnego rodzaju opinie odnoszące się do tej sprawy opracowali. No to musi potrwać, ale w efekcie no, na pewno powstanie jakieś zalecenie i miejmy nadzieję, że Sejm będzie chciał to zalecenie wykonać. Oczywiście ja tego nie mogę w tej chwili rozstrzygać, nie wiem jakie będzie to zalecenie, a poza tym no, to już zależy od Sejmu, w szczególności większości sejmowej, w imieniu której ja w tej chwili no, nie mogę mówić, bo moje upoważnienia jako szefa partii aż tak daleko nie sięgają. Natomiast nie sięgają do tego, żeby rozstrzygać sprawy przyszłe i nieznane. Natomiast efekt końcowy to będzie prawdopodobnie jakaś modyfikacja tej ustawy, ale jeszcze raz podkreślam, z zachowaniem polskiej suwerenności, godności i przede wszystkim zachowaniem polskiej konstytucji. Ale jakby dojściem do kompromisu, tutaj ważny jest też czas. Czy na przykład ten kompromis będzie możliwy po grudniu, kiedy skończy się kadencja prezesa Rzeplińskiego? Nie wiem, być może on będzie możliwy także przed zakończeniem tej kadencji. To trudno mi w tej chwili powiedzieć. No, profesor Rzepliński zachowuje się w sposób, który jest naprawdę bardzo, ale to bardzo szkodliwy, bo tu już nie chodzi tylko o jego postawę w stosunku do naszych działań. Właśnie, jak mi się wydaje, ta decyzja, żeby to rozpatrywać bezpośrednio w oparciu o konstytucję, była w wielkiej mierze wynikiem aktywności pana Rzeplińskiego, pana profesora Rzeplińskiego. Natomiast on także nie dopuszcza trzech sędziów. No, do tego nie ma już nawet cienia podstaw prawnych. On się odwołuje do pewnych przepisów prawa pracy, które w ogóle nie mają żadnego zastosowania do tej sytuacji, która tutaj znaleźli się ci sędziowie. Oni z jednej strony sędziami są, dostają pensje, mają tam różnego rodzaju legitymacje, no, dokumenty związane z byciem członkiem Trybunału Konstytucyjnego, sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a z drugiej strony nie są dopuszczeni do narad, nie są dopuszczeni do orzekania. Powtarzam, to jest po prostu czyste bezprawie. No, mówię to z wielką przykrością, ale dzisiaj w polskim Trybunale Konstytucyjnym ma miejsce czyste bezprawie. I rzeczywiście tutaj osoba pana prezesa jest no, elementem bardzo istotnym, jeżeli chodzi o tą bardzo dziwną postawę Trybunału. A czy zapowiedź prezesa Rzeplińskiego i wiceprezesa Biernata o tym, że będą rozstrzygać na podstawie w Trybunale skargi konstytucyjne na podstawie ustawy z czerwca, a nie z grudnia, którą zresztą oni, jak uznają, uchylili, czy to nie jest zaostrzenie tego sporu, panie premierze? Znaczy oni na pewno tutaj dążą, no, muszą sobie z tego zdać sprawę, przecież nie są dziećmi, że to zaostrza spór, ale przede wszystkim to będą orzeczenia o takiej samej mocy prawnej, jak to, o którym już żeśmy mówili, to znaczy to będą po prostu prywatne poglądy pewnej grupy sędziów, no nic więcej tutaj nie uzyskamy i to oczywiście nie będzie uwzględniane, nie będzie publikowane. Natomiast oczywiście no, staje kwestia odpowiedzialności za tego rodzaju działania, ale nie jestem w stanie w tej chwili rozstrzygnąć, jak ta kwestia z punktu widzenia prawnego wygląda. W każdym razie no, mamy tutaj do czynienia, jeszcze raz mówię, z sytuacją bezprawia w Trybunale Konstytucyjnym, czyli w tym organie władzy państwowej, który ze szczególną pieczołowitością powinien przestrzegać prawa, w szczególności przepisów konstytucji. Czy pana zdaniem, gdyby nie było sprawy Trybunału Konstytucyjnego, byłaby inna, równie emocjonująca, równie głośna sprawa wywołana przez opozycję, która by służyła jako pretekst do takich działań opozycji, jakie są w tej chwili, chociażby manifestacje KOD-u? Z całą pewnością sądzę, że po prostu nasze ustawodawstwo by było takim pretekstem. Przecież ono tutaj jest w tle tego wszystkiego. No, okazałoby się, że fatalne są zmiany odnoszące się do wymiaru sprawiedliwości, do mediów, do działań
policji, chociaż one bardzo ograniczają możliwości działania, jeżeli chodzi o działania wobec obywateli, to i tak na pewno by przedstawiono to odwrotnie niż jest. Zresztą mówiono, że to jest ustawa o inwigilacji, chociaż ona tę inwigilację wyraźnie ograniczała. Inwigilacja była niestety stosowana na szeroką skalę w poprzednim okresie, z poprzednich rządów. Na pewno by się znalazł taki pretekst, na pewno by była prowadzona tutaj z nami wojna. Ta grupa, która była przy władzy, a w szczególności jej zaplecze, nie jest w stanie się pogodzić z sytuacją, że rządzą inni, którzy nie tylko nie podzielają tych wartości, którymi się kierują osoby, które do niedawna sprawowały władzę, ale przede wszystkim no, nie są gotowe realizować tych interesów, które oni reprezentowali, że te interesy mogą być zagrożone. To jest nie do zaakceptowania. Różnego rodzaju chwytami socjotechnicznymi mobilizuje się ludzi, zarówno tych, którzy rzeczywiście no, też czują się jakoś tam co do swoich interesów, czy do swoich interesów ideologicznych zagrożeni, jak i tych, którzy takiego zagrożenia nie odczuwają, ale po prostu dają się nabierać na różnego rodzaju działania o charakterze propagandowym. Ale też te manifestacje, które są organizowane właściwie od grudnia na ulicach Warszawy i innych miast, one są nagłaśniane w mediach zachodnich, są one nagłaśniane na Zachodzie. I jak to z kolei ten aspekt tego sporu wpływa na pozycję, na funkcjonowanie rządu? No, są różne lewackie organizacje w Europie i na świecie, które ten temat bardzo podnoszą, ale też i przywódcy państw i politycy zachodni o tym też mówią, o tym problemie, który jest w Polsce. Panie redaktorze, no, to na pewno nie jest sytuacja z naszego punktu widzenia dobra, no, tylko gdybyśmy przyjęli inną postawę, no, to przyjęlibyśmy postawę taką, że nam w gruncie rzeczy inni narzucają, co my mamy w Polsce robić. No, to jest tak, że jedni dlatego, że im pewne rzeczy wmówiono, a inni dlatego, że czują się jakby zagrożeni, jeżeli chodzi o swoje interesy. No, podnoszą tą sprawę na Zachodzie. Przy tym powtarzam, tu chodzi nie tylko o interesy o charakterze ekonomicznym, ale w wielkiej mierze, może nawet w większości, interesy o charakterze ideologicznym. No, rzecz w tym, że dzisiaj w Polsce rządzą ludzie, nie w 100%, ale w ogromnej większości wierzący i praktykujący, znaczy katolicy, no, co już jest widziane nie najlepiej, że rządzą ludzie, którzy by chcieli organizować polskie życie publiczne na takich zasadach, które no, konsolidują wspólnotę narodową, konsolidują polską państwowość. No, ta tendencja, która dzisiaj dominuje w Unii Europejskiej, jest retorycznie inna, bo ona jest tylko retorycznie inna, bo tak naprawdę to chodzi o interesy największych, kilku największych państw, a w szczególności jednego, które jakby odmawiając innym prawa do umacniania swoich państw, w gruncie rzeczy umacnia własną pozycję. Przecież o to tak naprawdę chodzi. No a my po prostu się na to nie zgadzamy. Chcemy być w Unii Europejskiej, ale Unii Europejskiej, która łączy suwerenne państwa i państwa, które mają równe prawa. No i to się po prostu niektórym bardzo, ale to bardzo nie podoba. A poza tym proszę pamiętać, że działają tutaj także czynniki o charakterze przypadkowym. No ktoś na przykład miał bardzo wpływową w wielkim państwie żonę. No, to też może być czynnik, który powoduje różnego rodzaju akcje przeciwko nam skierowane. Przecież ta sytuacja w Polsce nie dla ogromnej większości, nie tylko ludzi, ale nawet polityków Zachodu z sytuacją w gruncie rzeczy nieznaną. Oni po prostu no, pewnych rzeczy tutaj nie wiedzą, nie rozumieją. No, nie zdają sobie sprawy, że w Polsce nie ma najmniejszego zagrożenia demokracji. Jeżeli ono było w Polsce, no to było z powodu zupełnie innych sił politycznych, Prawo i Sprawiedliwość. Panie premierze, na koniec jeszcze chciałem zapytać, w jakich stolicach europejskich i nie tylko europejskich rząd może szukać dla swoich racji sojuszników? Czy poza Budapesztem są jeszcze jakieś inne stolice? Ja nie chciałbym ich w tej chwili wymieniać, ale nam się doskonale współpracuje w tej chwili w krajach wyszehradzkich, jak to się mówi. Mamy dobrą współpracę z Wielką Brytanią. Mamy dobrą współpracę z krajami bałtyckimi, z wieloma innymi państwami. No, Waszyngton nie wycofuje się z tego, co jest najważniejsze, to znaczy z konferencji warszawskiej NATO i z tych zmian, które mają być dzięki tej konferencji wprowadzone, które będą umacniały polskie bezpieczeństwo. Także
nie ma powodu do żadnych alarmów. Trzeba spokojnie te sprawy załatwiać i wykazywać dobrą wolę, ale powtarzam, suwerenność, godność i konstytucja, przede wszystkim konstytucja. I to niech będzie puentą naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękuję panie premierze za wizytę w studiu, za rozmowę. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia był Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszamy na Polski Punkt Widzenia już jutro, 21:40, początek programu. Teraz życzę dobrej, spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. Dobranoc.